Cześć, jesteśmy w Kondratowie. Znowu znaleźliśmy ruiny naprzeciwko cmentarza. Tu jest w górach do góry do Złotoryi. Tam jest cmentarz. Droga jest tam w dole, a tam są ruiny. Ponoć bardzo zarośnięte, nikt tam nie chodzi, nie można dojść. Spróbujemy, tu jest jakaś dróżka koło hydrantu. Po prawej są zabudowania. Pójdę tą drogą. Wszystko ładnie, pięknie, tylko nie wziąłem spodni długich. Oczywiście jestem w krótkich, bo o tam są ruiny na takim wzgórku. Tu ponoć jeżdżą kładami, to jakoś dojdę. Pokrzywy są zdrowe. Pan młody mi tu powiedział, czy tam dojdę. To ścieżka oczywiście skręca w lewo. Chce się tam dostać ponoć od góry. Tam nie można dojść. Doskonała sprawa na jesień albo dla tego, żeby spenetrować te rzeczy. O, jest nawet ścieżka. Taka w miarę, widzicie. A tam idziemy. Ale jestem poparzony. Ciągle zapominam o spodniach. Pamiętajcie, długie spodnie. Długie spodnie na pokrzywy. Chociażby nie wiadomo, jaka była pogoda. Wszystko mnie swędzi. Drapię się i przystaję. Idę tą ścieżką. Ruiny były tutaj gdzieś. Pokazywałem palcem. No, to jest pod górkę zawsze. Na górce za pałacyk jest, bardzo ładnie wygląda. Widzę już zabudowania, ruiny tam tego pałacyku. Tu jest podejście bardziej takie strome. Spróbuję wejść tędy. O, jest tak 20 metrów wyżej, może jest to. O, jest. O, brama wjazdowa, widzę. Nie wiem, jak tu, bo tu jest, kończy się, nie było dojazdu. Może tam naokoło jest jakieś dojście. Idę wąską ścieżynką. Jestem przy wejściu na wzgórzu zamek Kondratów. W dół. Stamtąd przyszedłem. Piękny musiał być widok, jak to było wycięte. Wszystko stał. O, takie coś. Pójdźmy dalej. No to zarasta. Jest lipiec 2018. Przejdźmy naokoło. Jestem przy wejściu. A, ciekawi jesteście, co tam jest. Ja też dam dwa kroki. Można by było coś kręcić. Jakiś naprawdę teledysk. No, miłe takie, powiem szczerze, te ruiny w środku. Nikt tutaj nie chodzi, ten pan mówił. O, naprawdę bym sobie to wykarczował i zrobił jakieś ognisko. O, tam już niebezpieczny jest ten mur. O, podtrzymanie, to jest taki, jak to się mówi, dziedziniec wewnętrzny. No, dziedziniec teraz, kiedyś to było zabudowane. Wyjdę. Przejdę w lewo. O, imprezy ktoś robił. Jakieś można eksplorować, ale to nie dla mnie.
piwnice, no nie zachęcam. Ruina jest naprawdę ruiną. Pójdźmy jeszcze troszkę. To są te drugie wejście. To może był zamek kiedyś, później pałacyk. Muszę poczytać. Idę do góry. O, chyba jakaś baszta była. Stamtąd tam byłem. Stamtąd przyszedłem tędy. Jestem na takim wzgórku. Idę dalej. To wszystko jest na wysokościach. Rok 2018. O, tak to wygląda. Nie ma co tu już chodzić naokoło. Tutaj była, nie wiem, jakaś baszta, wieża. Są to nie cegły, a kamienie. To raczej musiało być tu jakieś zamczysko. Doskonały punkt obserwacyjny. Później powstał tutaj. A, piękna, piękna rezydencja. Wracam tą stroną, co wchodziłem. Jeszcze raz wejdę. Tu słyszę jakieś głosy, chyba ktoś idzie. A tynk był położony. Czyli to musi być już w naszych czasach tynk był. Czyli ściany otynkowane, czyli to musiała być ruina zrobiona. Przejdę środkiem jeszcze dziedzińca na drugą stronę. Tak pomyślałem, że można to zrobić przecież z drugiej strony. Z tej zarosłej pokrzywą przeszedłem przez środek dziedzińca. Tutaj też jest w głębi ruiny jakieś. O, to widziałem z drogi. To widziałem z drogi. Tutaj jest też jakaś pozostałość muru tam. Trzeba przyjechać najlepiej na jesień. Bo to jednak jest wszystko zarośnięte. Wszystko zarośnięte. To tam pokazywałem z tamtej strony. To są ruiny z tej strony. Kondratów. Szukamy kondratów. No i w dół tutaj to zarośnięcie. Piękny widok był. Czyli wracamy z kolejnych ruin. Oj, oj. I wracamy z kolejnych ruin. Śpieszcie się, bo niedługo tego nie będzie. Ostatnie ujęcie z drugiej strony tej ruiny. Na pewno by to lepiej wyglądało jesienią. No, może kiedyś przyjadę jeszcze, odwiedzę to wszystko jesienią.
Na razie wszystko zarośnięte. Tu jest nasz pałac, zamczysko i tutaj na dole jeszcze chyba, nie wiem, czy tu był wjazd, czy wejście, czy inny element tego zabudowania. Jak tutaj można było dojść, to nie mam pojęcia. Tam z dołu jest jakaś ścieżka. Może tu było właśnie wejście, nie wiem. Zaraz tutaj dotrę od dołu. Zejdziemy na dół i tam podejdę. Tu. Z dołu widzimy kamienne. Obwałowanie. Tak to wygląda z dołu, nawet ładnie z tej strony. Nie jest tak zarośnięte. Podeszłem to z tamtej strony. Romantycznie nawet, rzekłbym. To wygląda. A tam jest, są te ruiny. Jeszcze podejdę tylko tutaj. Nie, podejdę jeszcze dalej i później wejdę tam do góry. Zobaczmy. Jeszcze tu. Jak wygląda do końca ścieżki. Już dalej się nie da dojść. Jest to zarośnięte. O, tu są jeszcze elementy. I ptaki. I teraz podejdę do góry. Jeszcze z tej strony, tutaj gdzie pokazywałem z góry. Troszeczkę muszę się czegoś przytrzymać. Chyba kamerę będę musiał na czubek głowy sportową zakupić. Bo oto nie ma jak. O, tamto wejście, a ja tu podeszłem. Może dojdę do tego wejścia. Obejdę te naokoło. Już dojdę do tego wejścia. O, tak wyglądają. Uj, niedługo to runie na podbudowie kamiennej. I wejdę tutaj. To inaczej wyglądało. Zupełnie teraz inaczej wygląda. Tak to wygląda teraz. Już niedługo będzie wszystko zasypane przez upływ czasu za kilka lat. Przyroda zrobi po prostu swoje. Nie będziemy mogli oglądać takich już ruin. No, naturalne zjawisko. Dlatego jeżeli ktoś się interesuje jeszcze takimi ruinami, no to ten zamek mogę. Pałac później chyba był. Na pewno musiał być tu zamek. Jakieś szczątki przynajmniej. No i żegnamy Kondratów. A tak to wygląda jeszcze z dołu taka ścieżka. Jak dojechać drogą do kościoła? Przede wszystkim kierujmy się i później koło kościoła w prawo idzie droga do góry na Złotoryję. I tutaj auto jechało, musiałem przerwać, żeby nie robić. Jest taki cyp, taki zabudowania, dom, to tutaj stanąć po lewej stronie. Taka ścieżka, kawałek 20 metrów w lewo jest zarośnięte pokrzywami, ale później już jest ścieżka, która nas prowadzi doskonale do ruin. No i tak trzeba tutaj dojść. Tutaj szlak czarny jest i na drzewie i żółty zakręt.
I tutaj stoi samochód, tutaj dochodzimy. Tu jest te 20 metrów zarośnięte ścieżki pokrzywą. Tam do tej ciemności, tu 10 metrów i tam już jest w lesie ścieżka w prawo. To trochę, no niestety, zarośniętego trzeba przejść.